God that a brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. Siemaneczko, z tej strony Tuba. Hello, odbijam się. Tym razem Camel. W tym rowerze nawet py są z karbonu. Luki. Piękny rower na Dura Ace, czyli najwyższa półeczka. Aczkolwiek nie jest to najnowszy model Dura Ace'a. To jest ten poprzedni, ale równie dobrze piękny. Literka K na przodzie. Oponki również Continentala, ale na literkę C, nie na K. Kółeczka z karbonu. Ogromnie długaśny wentyl. I piękne czerwone szprychy. Czerwone jak krew sułtana. Cały rower z 12K. Karbon. Mostek również widzicie z karbonu. Piękna fala karbonu. Zobaczcie, jakie tu są, jaka tu jest fala. Napis z boku Camel. Rower jest oczywiście z Szwajcarii, czyli działa jak w szwajcarskim zegarku. Nawet szyny na tym fiziku są z karbonu. Tylną piastę, zobaczcie, biała jak śnieg. Zobaczmy drugą stronę. Druga strona jeszcze zacniej się prezentuje. Mamy model KER8. Piękny widelec również z karbonu. Zobaczmy, co kryje się z boku. Z prawej strony. Z prawej strony kryje się dwa plastikowe koszyki i korba Dura Ace'a. To jest wszystko nóweczka. I piękna przerzutka Dura Ace'a. Mamy również cenę, promocja z okazji 3 maja. A jak? Zobaczmy, jak się kręci. Chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Kręci jeszcze. 6 kg, 140 g. Mówiłem, że ten rower jest lekki. Camel, coś mi to przypomina. Camel to było w Mortal Kombat. Kano wins.